kresu. Do przodu, stretch. 5, 5. 5, 5. 5, 5. Kamilu, przed nami ostatni test, co prawda jeszcze cały tydzień treningów, ale w piątek ostatni sparring przed ligą. Z reguły tak jest, że ten ostatni sparring przed rozpoczęciem rozgrywek jest najważniejszy. Myślę, że trenerzy stworzą już taki mniej więcej przypuszczalny skład, może na mecz z Legią. Wiadomo, że nie do końca, bo różne sytuacje może się rozwinąć, ale no jedziemy na ten sparring, chcemy zagrać dobry mecz i kontynuować serię bez porażki w sparingach. Nie odpuszczają trenerzy za to w treningach, bo dalej po dwa razy dziennie trenujemy, więc pewnie ten ostatni tydzień to będzie trochę łapanie świeżości. No, skoro tak podejrzewasz, to może tak będzie. No, trzeba zapytać trenerów, ale od początku przygotowań bardzo mocno trenujemy. Aczkolwiek warunki do tego mieliśmy na obozie i teraz tutaj w Szczecinie naprawdę dobrze, także nie ma co narzekać, a jakie treningi będą w przyszłym tygodniu, zobaczymy. Czujesz już taką gotowość do ligi, trochę takiej ekscytacji? Myślę, że jeszcze nie. Ten ostatni tydzień będzie taki, a fizycznie na pewno te nogi jeszcze aż tak nas nie niosą, ale myślę, że w przyszłym tygodniu, bo ten czwartek, piątek przed meczem z Legią już będzie okej. Sam mówiłeś na obozie, że ta forma będzie dokładnie na 21 lipca. Podtrzymujesz? No tak, śmiałem się, że nieważne jak wygląda się na początku tego okresu przygotowawczego, te treningi są naprawdę ciężkie. Liczy się forma na 21 i myślę, że na ten dzień będziemy gotowi. Dobra, czekaj panowie, ile dla bramkarza, ile traficie? Kuba. Dobra, raz. A tej piłki. To pięć. Pięć to my. Raz, brawo Lindej! Jeden, brawo Marcin! No właśnie, jedno wyciągnij i mamy remis. Nie! Rzuć się! Byliście! Jest! Ja muszę to wyciągnąć. Druga seria, druga seria. Daj to, daj. I prawa. Dobra, dobra. No, śpiewaj się. Wygrałem. Wygrałem. Nie, pompujecie, po 10 panowie! Dawaj, dawaj! Skandal, broń, Kowal! Górki pęci!